Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Anatolij Onoprienko. Pseudonim: Bestia z Żytomierza. Obywatel O. Terminator. Liczba ofiar: 52. Skazany na karę śmierci zmniejszoną do dożywocia. Status: martwy. Jest marzec 1999 roku. Ukraiński sąd jest coraz bliżej skazania jednego z najbardziej brutalnych morderców w historii tego kraju. 39-letni Anatolij Onoprienko przyznał się do 52 morderstw. Nie wykazał jednak ani krztyny skruchy. Wiem, że to okrutne, ale jestem robotem zaprogramowanym, by zabijać. Nic nie czuję. To przez tego typu stwierdzenia, powtarzające się przez cały proces, mordercy zyskał jeden ze swoich niesławnych przydomków – Terminator. By przekonać się, gdzie leży źródło tak wielkiego, a jednocześnie totalnie obojętnego okrucieństwa, musimy sięgnąć do dzieciństwa Onoprienki. Anatolij urodził się w 1959 roku w ukraińskiej wsi Łaski, w obwodzie żytomierskim, i w zasadzie od urodzenia nie miał szczęścia. Nie skończył jeszcze roku, gdy zmarła jego matka. Ojciec i starszy brat nie byli zainteresowani opieką nad brzdącem, więc dość szybko się go pozbyli. Onoprienko trafił do sierocińca. Te przeżycia z wczesnego dzieciństwa wykształciły w nim pogardę do podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Ponieważ sam nigdy nie doświadczył miłości, absolutnie nienawidził widoku rodzinnego szczęścia i pragnął zniszczyć wszelkie jego przejawy. To właśnie to pragnienie po wielu latach pchnęło go w stronę zbrodni. Odrzucenie wywołało ogromne spustoszenie w psychice młodego Onoprienki. Zaraz po tym, jak brat oddał mnie do sierocińca, zacząłem słyszeć głosy: zabij go, Onoprienko, zabij. One sprawiały, że nienawidziłem wszystkich jeszcze bardziej. Mimo to morderczy instynkt dość długo dojrzewał w Anatoliju. Swojego pierwszego morderstwa dokonał dość późno jak na seryjnego mordercę. W 1989 roku, w wieku 30 lat, po wieloletniej walce z problemami psychicznymi, po serii niepowodzeń w prostych, niewymagających kwalifikacji pracach, zabił po raz pierwszy. Trochę się zmęczyłem. Może zatrzymamy się na chwilę i odpoczniemy? Tak, chętnie rozprostuję nogi. Poza tym zjadłabym kanapkę i napiła się herbaty. Para zatrzymała się na poboczu, ale nigdy nie ruszyła dalej. Zginęli stojąc przy swojej ładzie z rąk Onoprienki i jego wspólnika, Siergieja Rogozina. Za spust pociągnął oczywiście Onoprienko. Po latach, wspominając to morderstwo, powiedział: po prostu ich zastrzeliłem. Nie sprawiło mi to przyjemności, ale czułem taką potrzebę. Od tego momentu zabójstwa były dla mnie swojego rodzaju kosmiczną grą. Świeżo upieczeni mordercy spotkali się kilka lat wcześniej. Szybko się zaprzyjaźnili i wspólnie doszli do wniosku, że najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie ich słabej sytuacji finansowej będą przestępstwa. Zaczęli od drobnych kradzieży, rabunków i odwłamań. Niestety na tym nie poprzestali. Miesiąc po zabiciu pary z Łady napadli kolejną parę. Onoprienko znów nie mógł się powstrzymać. Po opróżnieniu ich kieszeni i portfeli zastrzelił oboje. Mimo że wspólnicy po raz kolejny zgarnęli całkiem niezły łup, Rogozin zaczął się obawiać, że nowo odnaleziona pasja jego przyjaciela może sprowadzić na nich kłopoty. Anatolij, wiesz, że nie jestem mięczakiem. Nie mam nic przeciwko zabijaniu tych frajerów, ale musimy trochę wyluzować, bo policja na nas wsiądzie. Jednak Anatolij, po tym jak raz poczuł smak krwi, nie umiał przestać. Miesiąc później, w sierpniu 1989 roku, przestępcy znowu potrzebowali pieniędzy. Tym razem postanowili włamać się do domu i okraść mieszkającą tam rodzinę. Niestety domowników obudziły hałasy. Nie mając wyboru, Onoprienko i Rogozin zastrzelili wszystkich: ojca, matkę i trójkę dzieci. Potem spalili dom, by zatrzeć ślady. Wydarzenie to odbiło się jednak na ich przyjaźni. Anatolij i Siergiej zerwali wszelkie kontakty i przestali współpracować. Sposób, w jaki pozbyli się tej rodziny, stał się dla Onoprienki inspiracją dla prawie wszystkich późniejszych morderstw. Po rozstaniu z Rogozinem w 1989 roku Anatolij zamordował jeszcze jedną rodzinę. Tym razem w samochodzie. Zwłoki są obrzydliwe. Raz zabiłem piątkę osób, a potem siedziałem z nimi przez 2 godziny w samochodzie. Nie miałem pomysłu, co zrobić dalej. Smród był okropny.
końcu Anatolij podpalił samochód i uciekł z miejsca zbrodni. Jednak po tej fali morderstw na chwilę się uspokoił. Nie do końca jasne są przyczyny tego spokojnego okresu. Nie ścigała go policja. Wydaje się też, że nic bardzo znaczącego nie zmieniło się w jego życiu. Być może bestia z Żytomierza mordowała dalej, a my tylko nie odnaleźliśmy jej ofiar. Jednego jesteśmy pewni. Na przełomie 95 i 96 roku Anatolij Onopryjenko wrócił do mordowania i to ze zdwojoną siłą. Przez następne 6 miesięcy zabił ponad 40 osób. Swój modus operandi oparł na napadzie, którego dokonał w 1989 roku razem z Rogozinem. Wszystkie zbrodnie były niemal bliźniaczo podobne do siebie. Zaczynał od przestrzelenia zamka. Potem robił harmider i tłukł wszystkie rzeczy oraz demolował dom. Gdy rodzina budziła się, pierwszy strzał był zarezerwowany zawsze dla mężczyzny. Kto tam jest? Czego tu szukasz? Drugi dla kobiety. Potem obrywało się dzieciom, choć te nie zawsze dostawały łatwą śmierć w postaci kulki w łeb. Czasem, gdy Anatolij miał na to ochotę, tłukł je do nieprzytomności metalowymi narzędziami, prętami czy łomami. Gdy dzieci były martwe, przychodził czas na kradzież. Onopryjenko wynosił z domu wszystko, co choć trochę było cenne. Pieniądze, biżuterię, sprzęt RTV. Mężczyzna nie był usatysfakcjonowany, dopóki dom nie został ogołocony. Wtedy przychodził czas na wielki finał, podpalenie i ucieczkę. Czasem zdarzali się też przypadkowi świadkowie. Terminator nie mógł sobie na nich pozwolić. Ktokolwiek stanął mu na drodze, ginął na miejscu. Ze względu na wielką brutalność i wysoką częstotliwość przestępstw, w przeciwieństwie do wydarzeń z 89 roku, tym razem szybko zwrócił uwagę policji. Co tym razem? Komendancie, to znowu on. Znowu wszyscy martwi, znowu spalony dom. Jadę. W marcu 96 roku policjanci niemal panikowali. Nie mieli żadnych tropów, a liczba ofiar rosła niemal z dnia na dzień. Zdesperowani prosili o pomoc armię, a nawet Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Niedługo potem aresztowano podejrzanego. Był nim 26-letni Jurij Mozola. Przez kolejne 3 dni 6 oficerów bezpieki przypalało, raziło prądem i biło podejrzanego. Wszystko pod nadzorem prokuratora. To nie ja! To naprawdę nie ja! Po 3 dniach Mozola zmarł w wyniku tortur, a Onopryjenko mordował w najlepsze. Polowało na niego ponad 2000 policjantów i 3000 żołnierzy. Ale nawet to nie wystarczało, by złapać nieuchwytną bestię z Żytomierza. Onopryjenki nie przyskrzyniono dzięki sprytnie przeprowadzonemu śledztwu, ani dzięki wielkiej obławie obejmującej całą zachodnią Ukrainę. Tym, co go zgubiło, był jeden anonimowy telefon. Policja? Wiem, kto morduje te rodziny. To Anatolij Onopryjenko. Jestem pewny. Teraz mieszka u swojej dziewczyny. Sprawdźcie go. 16 kwietnia 1996 roku policjanci wparowali do domu dziewczyny Onopryjenki. To, co znaleźli na miejscu, nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Strzelba, której naboje pasowały do znalezionych w zgliszczach jednego z domów. Masa sprzętu elektronicznego i pierścionek zaręczynowy noszony przez dziewczynę Anatolija, który z całą pewnością wcześniej należał do jednej z zamordowanych kobiet. Aresztowany początkowo wypierał się jakichkolwiek morderstw. Z czasem przyznał się do części zarzucanych mu czynów. Wsypał też swojego byłego wspólnika, Siergieja Rogozina. Na proces niestety trzeba było długo czekać. Miało na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze, jako podejrzany, Onopryjenko mógł zapoznać się ze wszystkimi zgromadzonymi przeciw niemu dowodami, a proces nie mógł ruszyć, dopóki tego nie zrobi. Drugim problemem były pieniądze. Ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości po prostu nie było stać na opłacenie kosztów podróży, noclegów i wyżywienia ponad 400 świadków, którzy mieli zeznawać w trakcie procesu. Proces ruszył tylko dzięki sędziemu, który postawiony pod ścianą sięgnął po desperacki krok. Panie premierze, zwracam się do pana bezpośrednio i apeluję o przeznaczenie wystarczających środków na proces Onopryjenki. Bez nich nigdy nie zakończymy tego koszmaru. Dopiero ten telewizyjny apel sędziego pchnął sprawę do przodu. Proces ruszył w listopadzie 1998 roku. Obrona Onopryjenki próbowała bronić go niepoczytalnością i chorobą psychiczną. Wskazywała na słyszane od dzieciństwa głosy, na rozmaite dziwne wypowiedzi zawarte w przesłuchaniach. Ich linię obrony wspierało również zachowanie oskarżonego na sali sądowej. Dostawałem rozkazy od wyższej siły, telepatów kosmicznego pochodzenia. Bez rozkazu nie mogłem zabijać.
Chciałem na przykład zamordować żonę mojego brata. Nienawidzę tej kobiety, ale nie mogłem tego zrobić. Nigdy nie dostałem rozkazu. Biegli uznali jednak, że Onoprienko jest w pełni poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny, a większość jego dziwactw to zwykła gra. Proces trwał długo. W jego trakcie zeznawało ponad 400 świadków. Przeglądano ponad 100 tomów przepełnionych dowodami akt. W końcu kwietnia 1999 roku sędzia ogłosił wyrok. Anatolij Onoprienko, obywatel O, bestia z Żytomierza, terminator, został skazany na karę śmierci. Jego dawny wspólnik został potraktowany nieco łagodniej. Miał spędzić w więzieniu 13 lat. W odpowiedzi na wyrok Onoprienko miał powiedzieć: wykorzystajcie tę okazję, bo jestem przygotowany do służby samemu szatanowi. Jeżeli mnie nie zabijecie, ucieknę. I pierwsze co zrobię, to znajdę premiera Leonida Kuczmę i powieszę go na drzewie za jądra. Mimo tych gruźb, wyrok nie mógł zostać wykonany. Ukraina, chcąc dołączyć do Rady Europy, musiała zawiesić wykonywanie kary śmierci. Dlatego Anatolij Onoprienko resztę swojego życia spędził w więzieniu. W 2013 roku, w wieku 54 lat, zmarł na zawał serca w więzieniu w Żytomierzu. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM. Zaraz potem, jak brat oddał mnie do sierocińca, zacząłem słyszeć głosy. Zabij go, nie lubimy go. One sprawiały, że